ramach Karier Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie dzisiaj gościmy właśnie Krajową Ligę Zapaśniczą. Prosimy już o zajmowanie miejsc, gdyż lada moment zaczniemy. Przypomnę, transmisja telewizyjna, internetowa dzisiaj gwarantowana przez zespół Sportzona, także nie dajmy długo czekać na to, żeby oni zobaczyć, widzowie, to, po co tę transmisję tak naprawdę odpalał, czyli po emocjonujące i fascynujące walki zapaśniczek i zapaśników. Także osoby, które jeszcze nie znalazły sobie miejsca, bardzo prosimy o zajęcie miejsca na trybunach. Tak, poproszę. Stawcie się, wtedy generalnie startujemy, nie? Raz, dwa. Kto? Kto mnie będzie słyszał? Teraz to ta transmisja idzie do kogo? Na internet. Tam jest speaker, który będzie generalnie dla publiczności. Tak. To idzie przekaz i przekaz. Czyli komentujecie to, co widzicie na macie. Dobra. Dobra. Raz. Radek, jak wchodzą zawodnicy, to wtedy jakby przedstawiacie się, tak, Andrzej Malina, Radek Radkę. No komentować będą, ja powiem Radek Radkę, a ty powiesz Andrzej Malina. Tak na wiesz. Jest taka, nie ma. 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 Nie ma.
Sportzona, także kto jest tutaj dzisiaj z nami, a ma znajomych, którzy nie mogą być podczas tego wieczoru, to można śmiało polecić śledzenie transmisji online. Przypomnę, sportzona.pl i zajmujemy ostatnie wolne miejsca. A to co to jest? Co to jest? Nie wiem, to trzeba na bok wyjść. Chyba ktoś sobie przygotował. Załóż, bo ty mnie będziesz słyszał. Słyszysz? Słyszysz tak, 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 tak. Bo my mówimy do telewizorów. Tak, tak, tak. Do telewizorów. Także musimy zdać sobie sprawę, że jesteśmy, że oni nas nie widzą. I my jesteśmy tym głosem, który uzupełnia ten obraz, nie? Ja poinformuję na początku, tak jak będzie transmisja, że witamy wszystkich miłośników zapaśnictwa, tak jak na trzeciej kolejce Krajowej Ligi Zapaśniczej. Meczu pomiędzy AZS AW Warszawa, a Unią Racibórz, tak? A wcześniej jeszcze powiem, że witamy Państwa. Dzisiejszy wyczuć zapaśniczy komentować będą. I Ty powiesz, Andrzej Malina, ja powiem Radek Radka. I teraz tak, ja ich będę wyczytywał, kto z kim i kto następny. Kto się przygotuje, tak? Dobry wieczór Państwo. Wyniki podawał. Listopada 2017 roku trzecia kolejka PWPW Krajowej Ligi Zapaśniczej. Witam Państwa bardzo serdecznie na obiekcie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Trzecia kolejka PWPW Krajowej Ligi Zapaśniczej, w której dzisiaj zmierzą się zespoły gospodarza, nie inaczej. AZS AWF Warszawa z zespołem MKZ Unia Racibórz. Za chwilę obydwa zespoły zaprezentują się tutaj przed Państwem. Na macie zarówno całe drużyny, jak i poszczególni zawodnicy i poszczególne zawodniczki. Zanim to jednak nastąpi, chciałbym bardzo serdecznie przywitać tych, którzy dzisiaj z nami są. W pierwszej kolejności witam bardzo serdecznie gospodarzy tego obiektu, władze Akademii Wychowania Fizycznego w osobach pana rektora profesora Andrzeja Mastalerza, pana dziekana Wydziału Rehabilitacji Bartosza Molika oraz pana prodziekana, rodziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Przemysława Zywko. Witam również bardzo serdecznie zaproszonych gości. Są dzisiaj z nami m.in. prezes klubu AZS AW Warszawa Maciej Hartwil. Są również z nami pan Ryszard Wolny, mistrz olimpijski z Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w zapasach. Nie inaczej, są również włodarze Polskiego Związku Zapaśniczego, pan Andrzej Łas, sekretarz generalny Polskiego Związku Zapaśniczego. Dzisiaj będzie sportowo, będzie również zabawowo, jakby powiedział tak, show biznesowo wśród gości. Witamy również parę znaną z ekranów telewizyjnych. Są dzisiaj z nami Rafał Brzozowski, były zawodnik AZS AW Warszawa wraz z Izabelą Trzan, których mogą Państwo podziwiać na antenie telewizji, między innymi w programie Koło Fortuny. Witamy przedstawicieli sponsorów, witamy bardzo serdecznie wszystkich kibiców zgromadzonych w hali gier Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Witamy również widzów i kibiców zgromadzonych przed ekranami telewizorów, przed monitorami
A przypomnę, że dzisiejszą transmisję zapewnia sportzona.pl i to tam mogą Państwo na bieżąco śledzić wyniki i transmisję dzisiejszego spotkania. A jeśli jesteśmy przy sportzonie, to komentarze do tych zawodów opatrzą do dzisiaj nasi prowadzący Radosław Radke i Andrzej Malina, mistrz świata w zapasach, jednocześnie wicedyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego Zespołu Szkół imienia Janusza Kosocińskiego tutaj na warszawskich Bielanach. Również witamy i zachęcamy do słuchania komentarzy tych dwóch panów, którzy fachowym okiem będą oceniać to, co będzie się działo już za chwilę tutaj na tej macie. Skoro już jesteśmy po przywitaniu, myślę, że możemy zaprosić drużyny, wszystkich Państwa tutaj zgromadzonych, proszę o duży doping, o przywitanie zespołów oklaskami. Na początek zaprezentują się goście zespołu MKZ Unia Racibórz. Zapraszam na matę. Agata Mależa, Adrian Kajdur. Witamy Państwa na trzeciej kolejce Krajowej Ligi Zapaśniczej PWPW. Witamy wszystkich miłośników sportu zapaśniczego. Dzisiejszy mecz komentować będzie Radosław Radke oraz pan Andrzej Malina. Witamy wszystkich. W tej chwili odbywa się prezentacja obu drużyn. Przypomnę, dzisiaj mecz i walki toczyć będą zawodnicy zespołów AZS AWF Warszawa oraz goście Unia Racibórz. Unia Racibórz prowadzona jest przez trenera Piotra Szczepanioka oraz asystuje i kibicuje drużynie z Raciborza mistrz olimpijski z Atlanty Ryszard Wolny. W tej chwili widzimy przywitanie zawodników tradycyjne i za chwilę po części przywitania się rozpoczną się walki pomiędzy zawodnikami AZS AWF Warszawa a Unią Racibórz. Dzisiejszy mecz, tak się wcześniej mówiło już w kuluarach, jest meczem takim stykowym, jak my określamy to u nas w zapasach. Możemy spodziewać się wielu emocji. Zarówno drużyna gospodarzy, czyli studentów, akademików z Bielan, jak i drużyna gości, czyli Raciborskiej Unii naszpikowana jest znakomitymi zawodnikami, medalistami mistrzostw świata, mistrzostw Europy, młodzieżowych, seniorów. Do walki zagrzewają również wspaniali trenerzy, tu jak pan Andrzej Malina wcześniej wspominał, pan Ryszard Wolny, mistrz olimpijski z Atlanty. Jest to bardzo ciekawy mecz, możemy spodziewać się w hali przy ulicy Marymąskiej 34, wielu emocji. Trwa prezentacja drużyn. Przypominam Państwu, że unikalna formuła Krajowej Ligi Zapaśniczej zakłada, że rywalizujemy. Są trzy walki kobiet w stylu wolnym oraz trzy w stylu klasycznym. Trwa przywitanie zawodników pierwszej kategorii wagowej do 48 kg. Spotkają się zawodniczka ZS AWF Warszawa Anna Łukasiak oraz zawodniczka MKZ Unia Racibórz Agata Wależak. Przypomnę, że zapasy zapaśnicy walczą w różnych kategoriach wagowych. System Krajowej Ligi Zapaśniczej jest tak ułożony, by kategorie były mieszane, by startowali zawodnicy stylu klasycznego, kobiety i zawodnicy stylu wolnego. Jest to bardzo uniwersalna forma, która, jak widzimy, zdobyła bardzo dużą popularność, jest bardzo duże urozmaicenie i wszystko idzie w kierunku
dużej atrakcyjności sportu zapaśniczego i pokazywania przez zawodników wspaniałych akcji i kunsztu sportu walki. To wszystko zachęca do uprawiania zapasów przez dzieci i młodzież. Rozwija się nam wspaniale ta liga zapaśnicza. Śledziłem tutaj zmagania w tamtym sezonie na WF-ie i to, co dzisiaj tutaj widzę, naprawdę napawa mnie wielkim optymizmem. Bardzo dużo ludzi, wspaniałych sportowców, medalistów Mistrzostw Świata. Tutaj środowisko akademickie jest obecne, ale na trybunach jest bardzo dużo dzieci, rodziców z dziećmi, są zawodnicy warszawscy trenujący w młodzieżowych klubach. Także patrzą na mistrzów, bo wystąpi ich tutaj dzisiaj bez liku. Za momencik będziemy przybliżać tutaj z panem Andrzejem Maliną ich sylwetki. Mogą być wzorem, mogą oglądać, na czym polegają te prawdziwe zapasy, w których mamy nadzieję za parę lat będą również współuczestniczyć. Za chwilę rozpocznie się pierwsza walka, jak wcześniej już mówiłem. Anna Łukasiak z AZS Ławów Warszawa walczyć będzie z Agatą Walerzak, Unia Raciubusz. Narożniku Unii Raciubusz Piotr Szczeponiok oraz Ryszard Wolny, mistrz olimpijski z Atlanty. W narożniku AZS-u AWF-u Artur Kruszewski oraz Andrzej Jaworski. Ja jeszcze to wejdę w słowo panu Andrzejowi. Mecz będzie prowadził mistrz Europy z 2006 roku. Ksywa Tygrys, wychowanek Śląska Wrocław, wspaniały zawodnik. Przez wiele lat, można powiedzieć, zdominował kategorię wagową 84 kg, olimpijczyk Artur Michalkiewicz w roli sędziego dzisiaj. Już zapowiadane są pierwsze zawodniczki, pierwsza para w kategorii do 48 kg. Anna Łukasiak, AZS AWF Warszawa oraz Agata Walerzak. Obie dziewczyny, obie zawodniczki są bardzo, bardzo utytułowane. Ania Łukasiak to aktualna mistrzyni Polski seniorek. Piąta zawodniczka Mistrzostw Świata i piąta zawodniczka Mistrzostw Europy z 2017 roku. Wicemistrzyni świata akademickich. A jej rywalka również w tym roku zdobyła brązowy medal młodzieżowych Mistrzostw Europy. Także szykuje się bardzo ciekawy pojedynek. Jak widzimy, Krajowa Liga Zapaśnicza skupia zawodniczki i zawodników bardzo utytułowanych. To są sportowcy, którzy zmierzają ku startom w najwyższych i najlepszych imprezach sportowych, włącznie z igrzyskami olimpijskimi. Proszę Państwa, rozpoczęła się walka w kategorii do 48 kg. Chciałbym Państwu jeszcze powiedzieć, że w zapasach kobiety walczą w stylu wolnym. Walka odbywa się w pozycji stojącej oraz w tak zwanym parterze, czyli w pozycji niskiej. Unikatowa formuła sędziowania walk w Krajowej Lidze Zapaśniczej zakłada, że może być w takiej walce również remis. Można wygrywać na łopatki, zwycięstwo na łopatki jest najbardziej cenne, najwyżej punktowane. 12 punktów przewagi kończy walkę przed czasem, to jest również nowość. Do tej pory było to 8 punktów, ale twórcy Krajowej Ligi Zapaśniczej założyli, że to będzie widowiskowe. Mają w tym dużo racji, także 12 punkt przewagi kończy walkę przed czasem. Jak widzimy, Anna Łukasiak z AZS AWF-u trzyma w pozycji parterowej swoją przeciwniczkę. Sędzia Artur Michalkiewicz wznowił walkę od pozycji stojącej. Chciałbym Państwu się poinformować, że w tej chwili kostiumy zapaśnicze są udekorowane różnego rodzaju reklamami, różnego rodzaju napisami. Są to bardzo atrakcyjne, kolorowe kostiumy, natomiast musi być zawarty walor kolorystyczny, czerwony i niebieski. Zawodniczka wyczyszczona w pierwszej kolejności walczy nie w całości w kolorze czerwonym, ale w oznakowaniu czerwonym, natomiast zawodniczka wyczytana jako druga musi mieć częściowo barwy
niebieskie. Sędzia pojedynku, pan Artur Michalkiewicz ukarał parterem zawodniczkę z Raciborza, Anna Łukasiak. Wózek, dwa punkty na koncie akademiczki z Bielan. Próba drugiego wózka. I sędzia wznawia walkę z pozycji stojącej. I 2-0 prowadzi Anna Łukasiak. Przypomnę, piąta zawodniczka Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy z tego roku. I zejście do nogi, dwa punkty. Kolejne dwa punkty po stronie zawodniczki AZS AW Warszawa. W tej chwili wynik na tablicy brzmi 4-0 dla zawodniczki AZS AW Warszawa. Następne dwa punkty, przetoczenie zawodniczki Unii Racibórz Agaty Walerzak w pozycji zagrożonej i walka kończy się przez położenie na łopatki. Zwycięża Anna Łukasiak w stosunku 8-0. No ciekawie nam się robi, ciekawie nam się robi w hali przy ulicy Marymąckiej. Pierwsze zwycięstwo akademików. Anna Łukasiak wygrywa swoją pierwszą walkę, ale Unia na pewno nie odpuści. Bardzo cenne zwycięstwo. Czasami tak jest, że te pierwsze walki ustawiają spotkanie. Drużyna łapie przysłowiowy wad w żagle. Spokojna mina, tu patrzę trenera Jaworskiego. I teraz jak zapowiada prowadzący zawody, odbędzie się walka w kategorii do 57 kg, tym razem już mężczyzn. Spotkają się Adrian Wagner AZS AW Warszawa oraz Adrian Hajduk Unia Racibórz. Proszę Państwa, w tej chwili AZS AW Warszawa prowadzi 1-0. Ale chciałbym Państwa jeszcze poinformować, że walk wszystkich będzie stoczonych 9. Także jeszcze wszystko w tym meczu wydarzyć się może. A przed nami krótki występ artystyczny Kacpra Krawczyka, studenta drugiego roku Akademii Wychowania Fizycznego i obecnego mistrza Polski sing spinningu. Jak widzimy, proszę Państwa, formuła Krajowej Ligi Zapaśniczej PWPW jest bardzo ciekawa. Pokazywane są walki sportowe, rywalizacja, wysiłek oraz występy artystyczne. Wszystko to jest w bardzo fajnej i ładnej oprawie. Światła pokazują centrum walki, centrum maty. I rzeczywiście organizacja walk Krajowej Ligi Zapaśniczej jest ciekawa i imponująca. Już następni zawodnicy, proszę Państwa, przygotowują się do walki. Adrian Wagner AZS AW Warszawa oraz Adrian Hajduk Unia Racibórz. Ostatnie podpowiedzi trenerów, ostatnie wskazówki i za chwilę na macie zobaczymy zawodników kategorii do 57 kg. Z czerwonymi opaskami zawodnik AZS-u, AWF-u, z niebieskimi zapaśnik Unii Racibórz. Można powiedzieć spotkanie młodości z rutyną. Adrian Wagner to srebrny medalista Mistrzostw Polski Juniorów, natomiast jego rywal reprezentujący barwy Unii Racibórz, Adrian Hajduk, to aktualny mistrz Polski seniorów. Także jest, można powiedzieć, faworytem tej walki na doświadczenie. Już 4-0 na koncie Raciborzanina. Bardzo ambitna postawa, ale kolejne dwa punkty. Wózek wykonany za matę. Sędzia Artur Michalkiewicz wznawia walkę od pozycji stojącej. I już, proszę Państwa, na początku walki zawodnik Unii Racibórz prowadzi 6-0. Teraz piękna akcja za 4 punkty. Sędzia Artur Michalkiewicz ocenił
akcję za 4 punkty i stan walki 10 do 0 dla Adriana Hajduka, Unia Racibórz w kostiumie niebieskim. Także czy walka zdecydowanie pod dyktando Adriana Hajduka. Zawodnik bardziej doświadczony, wielokrotnie reprezentował Polskę w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy. Aktualny mistrz Polski seniorów. Także doświadczenie po stronie Raciborzanina. Pierwsza walka dla WF-u. Druga. W chwili obecnej prowadzi zawodnik z Raciborza, ale jak w tym mówimy, w zapasach każdy ma plecy, to może być wszystko. Ale kolejne 4 punkty dla Adriana Hajduka. Wejście w pas, próba suplesa za ręce, ale skontrowany. I 14-0. Wysokie zwycięstwo zawodnika z Raciborza, Adriana Hajduka. I po dwóch walkach mamy remis. Jak widzimy, zapasy potrafią być bardzo atrakcyjne, dużo akcji. Chciałbym jeszcze Państwa tutaj poinformować, że przed chwilą zapaśnicy walczyli w stylu wolnym. Za chwilę w trzeciej walce będzie już walka w stylu klasycznym. To urozmaicenie jest bardzo atrakcyjne. Proszę Państwa, walczą kobiety, walczą mężczyźni w stylu wolnym i mężczyźni w stylu klasycznym. Chciałbym jeszcze poinformować dla tych, którzy zainteresowali się sportem zapaśniczym, którzy obserwują zapas nie tylko polski, ale i światowe, że w stylu klasycznym zawodnicy walczą w pozycji wyprostowanej, nie używając nóg do haczenia, nie łapią za nogi, natomiast w stylu wolnym obszar ataku jest na całe ciało, czyli mogą atakować i nogi, mogą nogami haczyć. Oczywiście dochodzi do tego jeszcze obszar tułowia. A to kolejny raz występ artystyczny. To też jest bardzo ciekawe wszystko w formule tej ligi, że walki współczesnych gladiatorów na macie są przeplatane różnymi formami takiej aktywności właśnie fizycznej, pokazów. Tutaj dzisiaj prezentuje je Kasper Krawczyk, student drugiego roku Akademii Wychowania Fizycznego i pierwsze miejsce zdobyte w tegorocznych Mistrzostwach Świata w Las Vegas z side spinningu. Wspaniałe urozmaicenia, wspaniałe przerywniki, które pozwalają zawodnikom również na bardzo solidną i profesjonalną rozgrzewkę przed walką. Proszę Państwa, za chwilę pokażą się zawodnicy kategorii do 66 kg, będą walczyli w stylu klasycznym. Będzie to Roman Pacurkowski, AZS AWF Warszawa oraz Grzegorz Wanke, Unia Racibórz. Ci zawodnicy, ci zapaśnicy należą do ścisłej krajowej czołówki. Są to reprezentanci Polski na Mistrzostwach Europy i Świata juniorów, a niektórzy młodzieżowców i seniorów. Roman Pacurkowski to aktualny mistrz Europy, młodzieżowy mistrz Europy. Bardzo dobry zawodnik. Za 2 tygodnie będzie reprezentował Polskę w organizowanych w Bydgoszczy Mistrzostwach Świata Młodzieżowych. Zmierzy się z Grzegorzem Wanke, aktualnym wicemistrzem Polski seniorów. Wspaniałym zawodnikiem pochodzącym z miastka, reprezentującym Unię Racibórz. Grzesiek Wanke wielokrotnie reprezentował Polskę w Mistrzostwach Świata, w Mistrzostwach Europy juniorów, seniorów. Był medalistą Mistrzostw Europy w młodszych grupach w kadetach. Z trybun Grześka obserwuje, dopinguje jego brat Mateusz, również wspaniały zawodnik. W chwili obecnej z powodzeniem szkoli młodzież w Raciborskiej Unii, również reprezentował Polskę w Mistrzostwach Świata. Także walka naprawdę dwóch utytułowanych zawodników. Ci zawodnicy rywalizują, by reprezentować Polskę na Mistrzostwach Europy i na Mistrzostwach Świata. To jest czołówka polskich zapaśników. Jak już wcześniej Radek Radke wspominał, są w swoich kategoriach wiekowych utytułowani. Ich poziom jest bardzo wysoki.
I tak zastanawiamy się i obserwujemy, czy w tej walce będzie dużo punktów, czy będzie dużo akcji technicznych, ponieważ zawodnicy znają się doskonale, nieraz ze sobą walczyli, nieraz ze sobą trenowali na zgrupowaniach kadry narodowej i każdy z nich zna słabsze i lepsze strony swojego przeciwnika. Tak, ale jednak te akcje techniczne, te rzuty wysokie, chyba mój tutaj współkomentator mistrz świata zgodzi się ze mną, są tym młynem na wodę dla publiczności. Te wysokie rzuty, każdy by chciał to zobaczyć, ale z boku się tak ogląda. Wydaje się, że to dwóch takich spoconych facetów stoi, ale to wykonują gigantyczną pracę. To jest naprawdę na ludzkich wysiłek. Ale jak wcześniej wspomnieliśmy, to są szachy. Oni jeżdżą razem na zgrupowania, rywalizują, obserwują przez jakiś czas słabe strony. Też bardzo ważna to jest taktyka w tej walce. Tak, i widzimy, że tutaj sędzia Artur Michalkiewicz skierował zawodnika w kostiumie niebieskim do pozycji parterowej. Atakuje w tej chwili zawodnik AZS-u AWF-u Roman Pacurkowski. Przykłada się do wyniesienia. Już jest bliski rzutu. Zobaczymy, czy mu się uda wykonać akcję o wysokiej amplitudzie. Próba, lecz również nastąpiła próba kontry zawodnika Unii Racibórz. Sędzia Artur Michalkiewicz uznał, że ta akcja punktowana jest za dwa punkty. W tej chwili na tablicy punktowej 2-0 prowadzi Pacurkowski. Wykonanie, proszę Państwa, i bardzo niebezpieczna pozycja parterowa. W pozycji zagrożenia leży zawodnik Unii Racibórz Grzegorz Wankę. Próba Mener położenia Jaworski na łopatki. Zaraz zawału serca dostanie. I proszę Państwa, tak, tutaj bardzo emocjonalnie trenerzy reagują. Udało się w tej chwili Romanowi Pacurkowskiemu położyć na łopatki swojego przeciwnika z Unii Racibórz Grzegorza Wankę i to on zwycięża i daje następny punkt AZS-owi, AWF-owi Warszawa. Bardzo, bardzo cenna walka po stronie Romka. Kolejna, można powiedzieć, w niedługim odstępie czasu. W ubiegłym meczu ze Śląskiem Wrocław wygrał z bardzo tytułowanym zawodnikiem Dawidem Karecińskim. Kończysz piękne salto jeszcze. Tak, ten chłopak żyje, się cieszy. O, nawet no właśnie słonik na to, rzuca. Tak, nawet słonik rzuca. Bielański słonik, tak. To jest show, trenerzy przeszczęśliwi. Romek wygrywa bardzo ważną walkę z bardzo mocnym, wymagającym zawodnikiem i daje akademikom z Bielan bardzo cenny punkt. Tak, zawody odbywają się na warszawskich Bielanach, tam gdzie w pięknym miejscu położona jest Akademia Wychowania Fizycznego imienia Józefa Piłsudskiego. Oprawa jest wspaniała, jest kolorowa, rzeczywiście bardzo dużo atrakcji. Zastanawiałem się przed walką, czy będą akcje techniczne, które podobają się publiczności, które urozmaicają sport zapaśniczy, które pokazują to piękno naszego sportu. Okazało się, że zawodnicy są bardzo dobrze przygotowani technicznie, potrafią wykorzystywać wszystkie swoje umiejętności i oczywiście błędy przeciwników. Proszę Państwa, po trzech walkach 2-1 prowadzi zespół AZS-u AWF-u Warszawa. Walka numer 4, kategoria kobiet, 58 kg. Unia Racibórz, Weronikę Szewczyk. Wystąpi Angelina Łysak, AZS AWF Warszawa oraz Szewczyk Weronika, MKZ Unia Racibórz. Chciałbym Państwu jeszcze powiedzieć, że bardzo uważnie wszystkie walki obserwuje prezes Polskiego Związku Zapaśniczego, wielokrotny medalista Mistrzostw Europy, Świata, wicemistrz olimpijski z Moskwy, pan Andrzej Supron. Z ekipą w Raciborskiej Unii jest obecny również bardzo tytułowany zawodnik, mistrz olimpijski z Rutlanty, pan Ryszard Wolny. Asystuje trenerowi Piotrowi Szczepaniokowi podczas tego meczu. A ze mną komentuje ten mecz oczywiście pan Andrzej Malina, mistrz świata. Również utytułowany zawodnik, również obserwuje walki i komentuje je ze mną do spozory. Z tobą, czyli Radosławem Radkę, wspaniałym trenerem młodego pokolenia, który z wielkimi sukcesami prowadzi pracę z dziećmi, młodzieżą,
sportu zapaśniczego na warszawskiej Białęce. Dużo tych dzieci i młodzieży tutaj na trybunach. Nas jako tu nauczycieli, trenerów, również tu pana dyrektora Andrzeja Malinę napawia to optymizmem. Dzieci z zainteresowaniem tutaj śledzą walki, interesują się tym wszystkim. Mecz jest bardzo ciekawy. Trwa walka w kategorii wagowej 58 kg. Angelina Łysak, wicemistrzyni Europy z 2016 roku. Również tutaj można powiedzieć, że jest faworytką tej walki. Ale to są zapas. Wielu faworytów schodziło po walce z spuszczoną głową. Piękny, antyczny sport. Nic tu nie jest pewne. Trener, przepraszam, sędzia Artur Michalkiewicz, zwany Tygrysem, mistrz Europy, kieruje tutaj zawodniczkę Unii do parteru. Próba wózka wykonanego przez zawodniczkę AWF-u. Dwa punkty. Kolejna akcja w ciągu. Kolejne dwa punkty. To jest ta konsekwencja i również napór. Próba trzeciego wózka. Czy się uda? Czy się uda? Udał się wózek. 6-0 dla zawodniczki z Warszawy. Jeszcze jeden wózek. Wózek, czyli akcja w parterze, punktowana jest za dwa punkty. Jest to już piąty wózek, czyli 10-0. Jeszcze jeden. Liczba tej akcji jest, może być nieograniczona. 12-0 i tak zwaną przewagę techniczną uzyskała zawodniczka AZS-u AWF-u Warszawa, Lizal Angelina. Wspaniale rozpoczął się ten mecz. Na razie w chwili obecnej pod dyktando akademików z Bielan. Zwycięstwo Ani Łukasiak, potem zwycięstwo Romka Pasurkowskiego oraz zawodniczki Angelini Łysak. Unia odpowiedziała zwycięstwem przez przewagę techniczną Adriana Hajduka. I 13-4. W chwili obecnej prowadzi AZS AWF Warszawa. Tak, jest to punktacja określona regulaminem. Jeżeli chodzi o kolejne walki, czyli już walkę piątą, spotkają się Pawlo Kipen, AZS AWF Warszawa oraz Andrzej Sokalski, Unia Racibórz. Jeżeli chodzi o wygrane walki, pomijając tą punktację regulaminową, trzy walki wygrał zespół AZS-u AWF Warszawa, jedną zawodnik Unii Racibórz. Ale Unia Racibórz jest na tyle doświadczonym zawodnikiem i w jej szeregach zobaczymy jeszcze tylu wspaniałych zawodników, że nie możemy być tu niczego pewni. Dodaje to niewątpliwie smaczkowi dzisiejszej rywalizacji. Trzy zwycięstwa jeszcze niczego nie przesądzają. Dwóch następnych zawodników, styl wolny, kategoria wagowa do 74 kg, Pawlo Kipen, AZS AWF Warszawa, Rossokalski Andrzej, MKZ Unia Racibórz. Pierwszy zawodnik wyczytany, reprezentujący barwy AZS AWF Warszawa, to drugi zawodnik Pucharu Polski Seniorów z 2017 roku, natomiast jego rywal Andrzej Sokalski to aktualny mistrz Polski Seniorów. Bardzo ładne walki, proszę Państwa, jak do tej chwili. Bardzo atrakcyjne akcje. Przypominam, oglądamy trzecią kolejkę Krajowej Ligi Zapaśniczej PWPW. Mecz pomiędzy AZS-em AWF-em Warszawa a Unią Racibórz. W tej chwili oglądamy walkę numer 5. A wszystkich walk zaplanowanych zgodnie z regulaminem jest 9. Mała kontuzja zawodnika Unii Racibórz, ale widać, nic takiego się nie stało i zawodnicy za chwilę rozpoczną ponownie pojedynek. W stroju niebieskim Andrzej Sokalski, Unia Racibórz, w opaskach czerwonych Pawlo Kipen, AZS AWF Warszawa. Teraz Unia, jeżeli chce odwrócić losy tej rywalizacji, musi ruszyć. Bardzo ważny pojedynek. Obserwuje
sędziego Artura Michalkiewicza, który komentuje pojedynek, prowadzi na skraju zony, upomina zawodnika czerwonego. Również sędziowie chcą zmusić zawodników, zmobilizować do bardziej otwartej walki. Jest akcja, jest kontraakcja, napór stwarza możliwość wykonania akcji technicznej. Wydaje mi się, że to Andrzej Sokalski jest bardziej aktywnym zawodnikiem. Jak to my mówimy, idzie od dołu, wyklucza ręce. No i się nie pomyliłem, upomina wejście w nogi Andrzeja Sokalskiego. Pawlo próbuje wybronić tą nogę, skontrować. Jaka decyzja? Dwa punkty uzyskuje zawodnik Unii Racibórz, Andrzej Sokalski. Zaczynają od środka. Zawodnik z Raciborza zdobywa dwa punkty. Akcje wykonane na nogi dają nam sygnał, że jest to walka w stylu wolnym. Zawodnicy mogą atakować nogami, mogą atakować nogi. Dla tych, którzy rozpoczęli zainteresowanie sportem zapaśniczym od niedawna, jest to bardzo cenna informacja. Można od razu rozpoznać, że zawodnicy walczą w stylu wolnym. I do parteru, czyli do pozycji niskiej, został skierowany przez sędziego Artura Michalkiewicza zawodnik AZS-u AWF-u Warszawa, Pawlo Kipel. Atakuje Andrzej Sokalski. Unia Racibórz nie wykonał żadnej akcji. Sędzia zdecydował o podniesieniu zawodników do pozycji stojącej i rozpoczęcia walki w stójce. Krajowa Liga Zapaśnicza oraz portal Sportzona daje nam możliwość śledzenia walk nie tylko z punktu widzenia publiczności na hali, ale również w internecie. Jest to bardzo ciekawa formuła. Wcześniej był problem, gdzie te walki oglądać. To wszystko sprzyja popularyzowaniu tej pięknej dyscypliny sportu. Jak widzimy i słyszymy, proszę Państwa, dzisiejszy mecz skupił na trybunach bardzo dużo zwolenników sportu zapaśniczego. Są uczniowie, są zawodnicy, są rodzice i miłośnicy sportu zapaśniczego, który jest coraz bardziej popularny, który pokazywany jest w sposób coraz bardziej ciekawy. Ale panie Andrzeju, tutaj obserwuję, na trybunach jest Katarzyna Krawczyk z Chełma, bardzo dobra zawodniczka. Jest Dawid Kareciński, którzy na co dzień walczą w innych drużynach Ligi Zapaśniczej, podpatrują. Również to też się takie szachy zaczynają, rywale są ciekawi, jak walczą inne kluby, z kim mogą się zmierzyć. Jest, tak jak wspomniałem, Katarzyna Krawczyk, jest Dawid Kareciński ze Śląska Wrocław. Tutaj obserwuję z boku zmagania następny bench akademików tutaj na własnym terenie, który się odbędzie na Białęce. To jest taka ciekawostka. Na warszawskiej Białęce. Na warszawskiej Białęce oczywiście. Tam też jest klub sportowy. Prowadzimy zajęcia z młodzieżą. To również przyczyni się do popularyzowania dyscypliny sportu. Następny mecz akademicy rozegrają ze Śląskiem Wrocław. To też taki mecz jest stykowy. Drużyny się wzmocniły. Bardzo ciekawe transfery tutaj. Szeregi Śląska Wrocław zasilił mistrz olimpijski Aleksiej Miszyn, Rosjanin. To taka z ostatniej chwili informacja. Wielu fanów Sabasów będą chcieli zobaczyć takiego zawodnika w akcji, ale my wracamy na matę. Tak, wracamy na matę, proszę Państwa. Bardzo dziękuję. Wracając na matę, wracając do walki. 2-0 prowadzi zawodnik Unii Racibórz w kostiumie niebieskim Andrzej Sokalski. Teraz wykonał próbę ataku na nogi. Została ona udaremniona. Nie ma punktów. I sędzia, arbiter pokazuje pasywność zawodnika w kostiumie niebieskim, zawodnika Unii Racibórz. I w tej chwili Pawlo Kipen będzie miał okazję do wykonania akcji technicznej. Zobaczymy, co będzie próbował wykonać. Wykonuje wózek, proszę Państwa, ale został złapany za nogę i akcja została udaremniona. Ale bardzo blisko był w tej akcji. No już tu myśleliśmy, że dwa punkty powędrują na konto akademika z Bielan. Zresztą tutaj mina Artura Kruszewskiego w narożniku Andrzeja Jaworskiego mówiły same za siebie. Blisko był tych dwóch punktów. Bardzo dobra walka.
Tak, takie małe niuanse, takie małe przesunięcia, czy za późna lub za szybka reakcja decyduje o tym, czy akcja się powiedzie, czy nie. Muszę Państwu powiedzieć, że sport zapaśniczy jest sportem, który wymaga bardzo dużej sprawności fizycznej, który wymaga sprawności wszystkich cech motorycznych, które pozwalają osiągnąć jak najwyższy poziom. Poziom, który oglądamy dzisiaj. Poziom, który oglądamy dzisiaj, to jest wiele lat treningu. Treningu ogólnorozwojowego, treningu specjalistycznego. Wiele lat wyrzeczeń, trzymania diety. Tak, i jeszcze powracamy właśnie do maty, do akcji. Proszę Państwa, została wykonana akcja przez zawodnika Unii Racibórz, Andrzeja Sokalskiego. Tam próbował kontrować Kiepan Pawlo z AZS-u AWF-u Warszawa. Nie udało mu się, wynik 7-0 i zawodnicy wznawiają walkę pozycji stojącej. Chciałbym jeszcze Państwa poinformować, że poziom zespołów, poszczególnych zespołów Krajowej Ligi Zapaśniczej PWPW jest bardzo wyrównany. Naprawdę w całej tej rywalizacji we wszystkich kolejkach jedna walka może zdecydować o tytule i zwycięstwie w rundzie Krajowej Ligi Zapaśniczej. Są kolejne dwa punkty po stronie Raciborzanina. Mamy wynik 9-0. Próba wózka. Nieudana. Walka zbliża się do końca. Około 30 sekund jest do zakończenia pojedynku. 9-0 prowadzi zawodnik Unii Raciborz Andrzej Sokalski. Jest to wysoka przewaga i on jeszcze zdobywa dwa punkty oceniane przez Artura Michalkiewicza. Sprowadził przeciwnika do parteru, obszedł i ta akcja została wyceniona na dwa punkty. Prowadzi już 11-0. Do końca 20 sekund. Zapewne nic tutaj już zdarzyć się nie może. Raczej zawodnik Unii ten pojedynek wygra. Następny jeden punkt, 12 i właśnie 12 punktów kończy walkę przez przewagę techniczną. Ale ruszył. Potem jeszcze jeden punkt, Andrzej Sokalski. Tu punktacja Krajowej Ligi Zapaśniczej zakłada, że zwycięstwo za przewagę techniczną bez zdobycia punktu przez rywala jest wyżej punktowane. I tutaj przy ostatecznym rozrachunku tego meczu może to być bardzo cenne. Nie zakalkulował, nie przeczekał, tylko ruszył. Potem jeszcze jeden punkt techniczny, Andrzej Sokalski, mistrz Polski seniorów z 2017 roku, rozstrzygnął ten pojedynek na swoją korzyść i przewaga akademików stopniała do jednej walki. Tak, jeżeli chodzi o tą punktację walk, trzy walki wygrał AZS AWF Warszawa, dwie walki Unia Raciborz. Jak widzimy, wszystko jeszcze może się zdarzyć. Do końca dzisiejszego spotkania zostało jeszcze cztery walki. Za chwilę obejrzymy zawodników kategorii do 85 kg i walczyć będą Iwan Nylupik AZS AWF Warszawa oraz Mateusz Wolny Unia Raciborz. Mateusz Wolny, czołowy zawodnik polskiej reprezentacji, czołowy zapaśnik w tejże kategorii, syn mistrza olimpijskiego Ryszarda Wolnego, ale jak zawsze powtarza, on jest Mateuszem i on chce walczyć po prostu jak najlepiej, chce zwyciężać, zapewnia, że wspaniały sukces jego taty nie paraliżuje go i on zapasy kocha i on chce walczyć jak najlepiej. Mateusz Wolny z Raciborskiej Unii to aktualny wicemistrz Polski seniorów. Ma wiele tytułów mistrza Polski, seniorów, juniorów. Był również brązowym medalistą mistrzostw Europy juniorów. Mateusz Wolny! Już wychodzą na matę zapaśnicy walczący w trzeciej kolejce Krajowej Ligi Zapaśniczej PWPW na warszawskich Bielanach. Iwan Nylupik za dwa tygodnie będzie reprezentował Polskę w młodzieżowych mistrzostwach świata, które odbędą się w
Polsce. Bydgoszczy tutaj, o, fajna muzyka z filmu Gwiezdne Wojny. Ma zagrzewać zawodników do walki. Bardzo fajny pojedynek nam się szykuje. Dwóch bardzo dobrych zawodników. Tak, to będzie zapewne bardzo zacięty bój, ponieważ jeden drugi zawodnik reprezentuje bardzo wysoką klasę zapaśniczą, bardzo duże umiejętności. Zapewne nie będą chcieli oddać przeciwnikowi żadnej akcji, a wykonać zapewne też będzie dosyć trudno. Zobaczymy, jak ta walka się potoczy. Sędzia, arbiter upomina zawodników, by nie stosowali uchwytu nieprawidłowego. Na razie walka jest wyrównana w pozycji stojącej, ale za chwilę sędzia podejmie decyzję, który z zawodników jest pasywny i zaproponuje zmianę pozycji walki do parterowej. Widać przewagę fizyczną Mateusza Wolnego. Tak jak wcześniej wspomniałem, spotyka się, możemy obejrzeć dwóch wicemistrzów Polski seniorów. Z tym, że Iwan Nelepiuk w kategorii niższej do 74 kg, natomiast Mateusz Wolny do 85 kg. Tu już była sugestia sędziego arbitra. W pierwszej kolejności sugerował pasywność zawodnika z czerwonymi opaskami, zawodnika AZS-u AWF-u Warszawa. Później upomnienie, ale bez żadnych kosztów punktowych dostał Mateusz Wolny. Nadal sędzia upomina i zachęca do walki zapaśników. Próba Mateusza Wolnego, próba wykonania rzutu ramiennego, ale nieudana. Wyrównała nam się walka. Teraz można powiedzieć, pieszczotliwie nazywany Wanią na WF-ie, Iwan ruszył do przodu, jednak to, że walczył u siebie, dodaje mu skrzydeł. Sędzia kieruje do parteru zawodnika z Raciborza. Bardzo fajne rozwiązania technicznie ma Iwan w parterze. Próba wynoszenia i wspaniały rzut. 4 punkty Artur Michalkiewicz. No na pewno podziała to, jak przysłowiowa płachta na byka na Mateusza. Ciekawa walka. 4-0 prowadzi zawodnik AZS-u AWF-u Iwan Nelepiuk. Proszę Państwa, zapewne Mateusz Wolny będzie tutaj robił wszystko, by tą czteropunktową przewagę swojego przeciwnika zmniejszyć, żeby wykonać jakąś akcję techniczną, która da mu szansę na zwycięstwo w tym pojedynku. Jak widać, nie jest łatwo. Obaj zawodnicy bardzo silni. To jest, proszę Państwa, kategoria do 85 kg. Zawodnicy walczą w stylu klasycznym. Próba akcji przez Mateusza Wolnego, wykonania przez Mateusza Wolnego. I w parterze znajduje się zawodnik AZS-u AWF-u. Zobaczymy, czy Mateusz zastosuje technikę, która mu pozwoli uzyskać punkty techniczne. Próba wynoszenia. Jaka? 2 punkty? To było piękne wyniesienie, proszę Państwa, w pierwszej fazie, tylko później Mateusz obniżył. Teraz będzie zapewne wysoki rzut, wysoki lot. Proszę Państwa, 4 punkty, wcześniej 2, 6 punktów. 6-4 prowadzi Mateusz Wolny. Zobaczmy, proszę Państwa, wiara w sukces, wiara w zwycięstwo, wiara w to, że losy pojedynku mogą się odwrócić poprzez aktywność, poprzez pomysł na zwycięstwo. I z 4-0 dla zawodnika AZS-u zrobiło się 6-4 dla Mateusza Wolnego z Unii Racibórz. I tak kończy się pierwsza runda. A narożniki żyją. Trener Szczeponiok tutaj wspierany przez Mateusza Wankę. Uwagi, tata Ryszard Wolny również za trybun dopinguje syna, również w narożniku AZS AWF Warszawa. Trener Andrzej Jaworski wspólnie z Arturem Pruszewskim dają wskazówki. Mamy 10 punktów. 10 punktów po pierwszej rundzie, ale na razie decyduje parter. Tak, były akcje wykonane z pozycji parterowej. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy oglądać ciekawe techniki z
z pozycji stojącej, ale musimy, proszę Państwa, zdawać sobie sprawę, że ci zawodnicy prezentują bardzo wysoki poziom sportowy, zapaśniczy. Zrobić jakąkolwiek akcję zawodnikom bardzo doświadczonym, bardzo dobrym, naprawdę nie jest łatwo. A tu już mamy 10 punktów, jak wspomniał trener Radek Radko. A trybuny żyją, jest doping. Ekipa z Unii również przyjechała z kibicami. Przywieźli bębny, dopingują swoich kolegów. Tutaj również po stronie gospodarzy bardzo głośny doping. 6-4 dla Raciborzanina. Tak, ale Iwan rusza teraz do przodu, próbuje wykluczać. Zawodnik wolny, Mateusz, bardzo doświadczony, kontroluje walkę. Tak, Mateusz, jak widzimy, stara się w miarę utrzymać ten wynik korzystny dla niego. Stara się również nie być pasywny i to mu się udało. Sędzia arbiter posyła do pozycji parterowej zawodnika z czerwoną opaską, zawodnika AZS-u AWF-u Warszawa. Mateusz Wolny, Unia Racibórz, ma szansę na wykonanie następnej akcji, powiększenie prowadzenia. Ale umiejętnie broni się Iwan, przesuwa się po macie. Próba wynoszenia, próba wózka i kolejne dwa punkty po stronie Mateusza Wolnego. Wielka wiara w zwycięstwo, rzeczywiście tutaj jesteśmy pełni podziwu dla Mateusza, który nie poddał się, nie odpuścił. 4-0. Przegrywał, zdołał odrobić straty. Ale prowadzi. Iwan ostro nam się tu robi na macie, ale przybiją sobie piątkę. Tutaj Artur Michalkiewicz uspokaja, sam był wojownikiem, stąd ksywa Tygrys. Słynął z nieustępliwej walki, bardzo dobrze prowadzi dzisiejsze zawody. Można powiedzieć, współcześni gladiatorzy idą do przodu cały czas. Przekładanie rąk, jeszcze dużo czasu, idzie Iwan do przodu, upomnienie zawodnika z Raciborza parterem. No i czekamy tutaj wspólnie z panem Andrzejem, jak to się teraz rozwinie. Prowadził 4-0, Mateusz odrobił, odjechał na 4 punkty. Bardzo ciekawa. Teraz piłeczka po stronie Iwana. Bardzo ciekawa walka, odpytująca w akcje zapaśnicze, w akcje techniczne. Proszę Państwa, cała sztuka teraz, żeby zawodnik, który atakuje, zrobił punkty, a ten, który się broni, żeby tak skutecznie bronić ataku, by nie stracić tych punktów. I tak się właśnie stało. Żadnych punktów nie uzyskał zawodnik AZS-u AWF-u. Sędzia wznowił walkę w stolicy pozycji stojącej. Do końca walki, proszę Państwa, jest już równo w tej chwili 60 sekund. 8-4 prowadzi Mateusz Wolny. Przypominam, jest to kategoria do 85 kg. Protestują zawodnicy, trenerzy. Próbuje odwrócić losy tej rywalizacji Iwan Nylepiuk, aktualny wicemistrz Polski seniorów. Mateusz Wolny w sposób umiejętny kontroluje to, zbicia pod siebie. Doświadczony zawodnik. Kolejne upomnienie Artura Michalkiewicza. I jeszcze jedna szansa na odwrócenie losu rywalizacji. Obaj zawodnicy bardzo, bardzo ambitni, proszę Państwa. I tutaj, mimo że zostało 30 sekund do końca walki, Iwan nie odpuszcza. Zawodnik AZS-u AWF-u Warszawa wierzy jeszcze w zwycięstwo. Naprawdę to są zawodnicy bardzo ambitni i to jest bardzo imponujące. 19 sekund rywalizacji w obronie parter, nie udało się. Może jakiś rzut ze stójki. Będzie próbował iść do klamry. Czy ruszy? W sporcie wszystko się może zdarzyć i nawet na 5 sekund przed końcem czasami bywały takie walki, że odmieniały akcje techniczne, odmieniały losy. Ale tutaj, jak widać, 6 minuta minęła. Walkę wygrał Mateusz Wolny, Unia Raciborz. To była kategoria do 80. Wykonali wspólnie wszystkie z parteru zawodnicy. Byliśmy świadkami fantastycznego widowiska. Kolejny punkt wędruje do ekipy
Unii Racibórz. Tak, ciekawie się dzieje, proszę Państwa, ponieważ trzy walki na sześć zwyciężyli zawodnicy AZS-u AWF-u Warszawa, trzy walki na sześć zwyciężyli zawodnicy Unii Racibórz, jak łatwo policzyć, w walkach jest remis 3-3. Inną punktację będzie pokazywała będzie pokazywał regulamin. Tam brane jest pod uwagę, czy walka została wygrana przez położenie na łopatki, przewagę techniczną, czy nieznaczną liczbą punktów. Za chwilę obejrzymy kategorię do 69 kg, kategorię kobiet i walkę toczyć będzie zawodniczka AZS-u AWF Warszawa Alla Czerkasowa i zawodniczka Unii Racibórz. Tata Ragata. Czerkasowa Alla, to trzecia zawodniczka Mistrzostw Europy Seniorów z 2017 roku i co ciekawe uczestniczka Igrzysk Olimpijskich z Rio de Janeiro. Czyli tutaj piłeczka, można powiedzieć, po stronie zawodniczki AZS-u AWF Warszawa w chwili obecnej. Wynik 18-14 dla akademików. Żyje nam sala, odezwały się bębny, prezentacja zawodniczek AZS-a AWF Warszawa, Alla Czerkasowa oraz Tata Ragata. Alla Czerkasowa! Niezwykle emocjonujące te pojedynki, proszę Państwa, w dzisiejszym meczu trzeciej kolejki Krajowej Ligi Zapaśniczej PWPW. Mecz oglądany przez wielu kibiców, wielu sympatyków sportu zapaśniczego, oglądany bezpośrednio w tej pięknej hali AZS-u AWF-u Warszawa. Następny pojedynek kobiet w stylu wolnym, kategoria do 69 kg. Bardzo przyjemnie ogląda się taki mecz, ale również komentuje. Jest to mecz, można powiedzieć, stykowy. Kibice w sali, jak również my tutaj za mikrofonami, nie możemy być pewni. Walka na macie, na razie remis 0-0. Fantastycznie układa się ten mecz dzisiaj dla akademików. Mogą odnieść pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Wcześniejsze mecze nieznacznie przegrane, również wiele stykowych walk. Następny mecz przed własną publicznością, tutaj wspominaliśmy, na Białołęce stworzą z drużyną z Wrocławia, z drużyną AZ Supra Brokers Wrocław. Też taki bardzo ciekawy będzie mecz, można powiedzieć. Toczy się pojedynek numer 7 w kategorii do 69 kg pomiędzy zawodniczką AZS-u AWF Warszawa Allą Herkasową, a zawodniczką MKS-u Unia Racibórz Agatą Tatar. Chciałbym Państwu przypomnieć, poinformować, że pomysłodawcą, właściwie ojcem tego projektu Krajowej Ligi Zapaśniczej PWPW jest pan prezes Damian Fedorowicz, który bardzo dynamicznie i bardzo profesjonalnie zaczął realizować rozwój tej formy spotkań pomiędzyklubowych, który już w założeniu ma rozwijać się również poza granice Polski. Prowadzone są rozmowy. Bardzo ciekawie się to przedstawia. Projekt jest uchwalony
przez sympatyków zapasów, ale i władze zapaśnicze europejskie. Przede wszystkim w projekt wszedł potężny sponsor, czyli Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Również inni sponsorzy wspierają drużynę w nazwach drużyn. Również są nazwy sponsorów. Można powiedzieć, że stworzyło się w Polsce, znaczy stworzyło się, same się nigdy nie stworzy, tylko grupa ludzi, pasjonatów zapasów, jak choćby właśnie wspomniany tutaj przez pana Malinę Damian Federowicz. Stworzyli wspaniałe widowisko, które ewoluuje, rozwija się i przyczyni się do jeszcze większej popularności zapasów oraz sukcesów polskiej reprezentacji, które mimo wszystko już pokazały ostatnie Mistrzostwa Świata, 3 medale zdobyte w każdym stylu. Styl klasyczny, Mateusz Bernatek, Murat Gadzijew w stylu wolnym oraz Roxana Zasina w kobietach. I bardzo dobrze, proszę Państwa, że te sukcesy zapaśnicze są, będą przy tak wspaniałej pracy organizacji Polskiego Związku Zapaśniczego, Krajowej Ligi Zapaśniczej, środowiska, trenerów, którzy tam, gdzie ich nie widać, na tych salach zapaśniczych, pracują z dziećmi, z młodzieżą, z seniorami, a same umiejętności możemy oglądać chociażby dzisiaj na 3. kolejce Krajowej Ligi Zapaśniczej PWPW podczas meczu pomiędzy AZS-em AWF-em Warszawa a Unią Racibórz. Toczy się pojedynek, proszę Państwa, w kategorii do 69 kg kobiet pomiędzy Allą Czerkasową AZS AWF Warszawa a Agatą Tatar Unia Racibórz. Proszę Państwa, jest to już 7. pojedynek. Po tym pojedynku zostaną jeszcze 2 walki i wszyscy dowiemy się, jaki będzie rezultat dzisiejszej rywalizacji, dzisiejszego spotkania, dzisiejszego meczu zapaśniczego. Ale ja jestem pod wrażeniem tutaj postawy obu drużyn w dzisiejszym meczu. Bardzo zacięty pojedynek, tak jak już tu wspomniał pan Andrzej Malina, zostały 2 walki. W wyniku nie możemy przewidzieć. W chwili obecnej prowadzi reprezentantka AZS AWF Warszawa, ale duży opór tu stawia zawodniczka z Raciborza. Są punkty kolejne, 2 próba na rzutki. 4-0. Prowadzi Ała Czerkasowa, AZS AWF Warszawa. Brązowa medalistka, przepraszam, mistrzostw Europy seniorek, także to takich wyników nie osiąga się od tak sobie. Jak widzimy, w zapasach jest powrót do tej podstawowej, wyraźnej techniki zapaśniczej w stylu klasycznym. Rzuty suplesowe, rzut ramienny, tak zwana wywrotka, rzut suplesowy, pozycji parterowej, wózki, wynoszenia, odwrotne pasy w stylu wolnym, klucze japońskie, wejścia do nóg. Także to wszystko, proszę Państwa, składa się na coraz bardziej atrakcyjny obraz walk zapaśniczych. 4-0 prowadzi zawodniczka ZS-u AWF-u Warszawa. Czas 4 minuty 53 sekundy, ponad minuta do końca walki, ale widzimy, że tutaj jakiś niewielki, mam nadzieję, uraz zawodniczki z Raciborza. Pomoc lekarska. Czasami w tych dynamicznych walkach zdarza się oczywiście drobna kontuzja, ale miejmy nadzieję, że nic takiego poważnego się nie stało i za chwilę zawodniczki dokończą walkę. A to taka stykowa była sytuacja. Zawodniczka próbowała zdobyć punkty. Można powiedzieć, że te punkty były już pewne, ale rywalka 5-0. Nie odpuszczała, stykowa akcja. Minuta, 3 sekundy do końca walki. 4-0. Prowadziła Czerkasowa. Kolejne obejście. Są 2 punkty. Bardzo ładnie, technicznie rozegrała to zawodniczka AZS AWF Warszawa. Dopięcie do wózka. Próba wózka. Prawa, lewa strona. Uchwyt. Próba na rzutki, kolejna
ta przerwa wpłynęła na zawodniczkę motywująco. Jest narzutka, kolejne dwa punkty, pozycja zagrożona, trzymanie, co sędzia Michalkiewicz, na to oczywiście nie pozostaje mu nic innego, jak odklepać zapaśniczy tusz. Kończy walkę przed czas. Tak, zapaśniczy tusz, czyli położenie przeciwnika na łopatki. Gratulacje dla zawodniczki AZS-u AWF-u Warszawa, ulicy Czerkasowej. Następna walka zaliczona do zwycięstw stołecznego klubu. Proszę Państwa, do następnej walki w kategorii do 97 kg. Przygotują się zawodnicy AZS-u, zawodnik AZS-u AWF-u Warszawa oraz zawodnik Unii Racibórz. Jeżański, przepraszam, Sebastian. Tak, proszę Państwa, to będzie już przedostatnia walka. Jak widzimy, kategorie są coraz cięższe. Ostatnia walka będzie w kategorii do 130 kg, ale w tej chwili prezentują się zawodnicy, którzy za chwilę będą prezentowali swoją formę zapaśniczą na macie trzeciej kolejki Krajowej Ligi Zapaśniczej PWPW. 97 kg to już zobaczymy wielkich ludzi. Nie tylko ciałem, ale również sercem. Zawodnik z Rosji, Rosjanin Gazime Medov, to srebrny medalista młodzieżowskich mistrzostw Europy w stylu wolnym. A jego rywal z Unii Racibórz, Jeżański Sebastian, to wielokrotny medalista mistrzostw Polski. Bardzo dobry zawodnik. Przed ostatnią walką, także osoby, które to złapały, proszę, aby były w gotowości i miały te smycze ze sobą. Będą niespodzianki przed ostatnią walkę dzisiejszego wieczoru w stylu wolnym w kategorii 97 kg. Zapomnie Kacper Krawczyk. Kolejny występ Kacpra Krawczyka, który zapowiada swoim występem przedostatnią walkę dzisiejszego wieczoru w kategorii wagowej do 97 kg w stylu wolnym. Brawa za ten pokaz. Brawa za pokaz. Gromkie brawa od publiczności. Dwie walki do końca. Meczu pomiędzy drużynami AZS AWF Warszawa oraz Unią Racibórz w ramach PWPW Krajowej Ligi Zapaśniczej. Sebastiana Jeżańskiego. To już rzeczywiście, proszę Państwa, gladiatorzy, 97 kg. Przedostatnia walka dzisiejszego spotkania pomiędzy AZS-em AWF-em Warszawa a Unią Racibórz, rozgrywanym w Warszawie na Bielanach na terenie warszawskiego AWF-u. Ostatnie wskazówki trenerów, narożnik AZS-u AWF-u Artur Kruszewski, Andrzej Jaworski, narożnik Unii Racibórz Piotr Szczeponiok oraz Ryszard Wolny. Rozpoczęła się walka. W niebieskim kostiumie zawodnik Unii Racibórz, z czerwonymi opaskami na nogach zawodnik AZS-u AWF-u Warszawa. W czerwonym Gazimagomedow, reprezentujący AZS AWF Warszawa, w kostiumie niebieskim Sebastian Jeżański. Przepraszam. Bardzo dobra walka nam się szykuje. Zawodnik AZS AWF Warszawa, Rosjanin, to brązowy medalista młodzieżowych mistrzostw Europy, a Sebastian, reprezentujący barwy raciborskiej Unii, to wielka nadzieja polskich zapasów.
trzy razy z rzędu mistrzem Polski seniorów. I znowu rozpoznajemy styl, w jakim walczą. To styl wolny, atak na nogi. Kostium niebieski Sebastian Jezierzański. Unia Racibórz. Minuta walki za nami. Sędzia Artur Michalkiewicz bardzo czujny, upomina zawodników, sygnalizuje pasywność. Zmusza do bardziej aktywnej walki, szarpnięcia. Takie szachy na razie tu mamy zapaśnicze. Kolejna pasywność. Sędzia również, krople potu na czole Artura Michalkiewicza, no żyje tą walką. Zresztą naprawdę atmosfera jest gorąca w Kalei przy ulicy Marymąckiej w Warszawie. Zejście do nóg, punkt zdobyty przez zawodnika w kostiumie niebieskim, opaskach niebieskich, zawodnika, przepraszam, bo tam są opaski i czerwone, i niebieskie. Tak, to był zawodnik AZS-u AWF-u z nieznacznymi czerwonymi opaskami, które wskazują, z jakiego klubu zawodnik pochodzi. 1-0 prowadzi zawodnik z Raciborza. Tu próba zejścia w nogi. Są dwa punkty dla zawodnika z Warszawy. Tu widać już kunszt jednego i drugiego zawodnika. Wcześniej bardzo ładna akcja techniczna Sebastiana. Zawodnik z Bielan nie powstaje. Dłużny zdobywa. Rozstrzyga akcję techniczną na swoją stronę. 2-1. Gazimagomedow, reprezentujący AZS AWF Warszawa oraz Jezierzański, Unia Racibórz. Próba ataku. Ruszył Sebastian. Bardzo ambitny zawodnik. Utytułowany. Mamy przerwę. Jak pokazuje nam tablica świetlna, proszę Państwa, 2-1 prowadzi zawodnik AZS-u AWF-u Warszawa. 2-1. Za chwilę rozpocznie się druga runda. Przypomnę, zawodnicy walczą 2 razy po 3 minuty. Regulamin Krajowej Ligi Zapaśniczej przewiduje 9 walk mieszanych kobiet, zapaśników w stylu wolnym i zapaśników w stylu klasycznym. Dowiadujemy się tutaj, że ostatnia walka może decydować o tym, kto będzie zwycięzcą dzisiejszego spotkania, dzisiejszego meczu, dzisiejszej rywalizacji zapaśniczej. Rzeczywiście z wielką przyjemnością ogląda się tak wyrównane pojedynki, obfitujące w tak dużo akcji technicznych, proszę Państwa. Tu już na pewno dochodzi obciążenie psychiczne, żeby nie zawalić tej walki, która by wpłynęła na całokształt w wyniku dzisiejszego spotkania, dzisiejszego meczu. I bardzo ciekawie komentuje się te walki za pośrednictwem Sportzone dla Państwa. Ponieważ jesteśmy świadkami bardzo dobrego widowiska sportowego. Jest to mecz zacięty, stykowy, obfitujący w akcje techniczne, a nie do przysłonowej jednej bramki. Także emocje na pewno będą towarzyszyły do ostatniego gwizdka sędziego Artura Michalkiewicza. Tak, to obciążenie psychiczne staje się coraz większe, bo pierwsze walki, gdzie jeszcze do końca jest bardzo dużo pojedynków, nie decydują bezpośrednio o zwycięstwie. Natomiast ta walka jest walką przedostatnią. Jeżeli wygrałby zawodnik z Raciborza, stan walk wygranych byłby 4-4. Nie mówię o punktacji związanej z regulaminem, tylko o walkach. I wtedy ta ostatnia walka decydowałaby, proszę Państwa, o losach dzisiejszego zapaśniczego meczu. Ciekawa akcja techniczna.
Akcję za dwa punkty wykonał. Tak, zawodnik Miraciebuszy. Proszę Państwa, tutaj bardzo ciekawie przedstawia się końcówka tego pojedynku. Półtorej minuty do zakończenia, wynik 4-4. Niesamowita ambicja i naprawdę tutaj ogromny wysiłek gladiatorów w kategorii do 97 kg. Każdy błąd, każdy, bym powiedział, niuans tutaj może zadecydować o zwycięstwie. Emocje, mocne emocje. Sędzia upomina zawodników, przypomina o walce fair play. Nie wolno używać niedozwolonych chwytów. Na tablicy wynik 4-4. Przypominam, że w Warszawie jest bardzo gorąco, ale wynik remisowy również wchodzi w grę. Formuła zakłada wyniki remisowe. Przedostatnia walka dzisiejszego meczu. Kategoria wagowa do 97 kg. Próba Sebastiana do wózka. Ale zawodnik bardzo umiejętnie się broni. Prawa, lewa, oszukanie, wózek za klatkę. Dwa punkty. Jeszcze jedna próba. Kolejne dwa punkty. Tak. 8-4 te punkty prowadzi zawodnik z Raciborza. Te punkty stracił. Protestuje zawodnik. Rosjanie walczący w barwach AZS AWF Warszawa. Przypominam, brązowy medalista, srebrny medalista młodzieżowych mistrzostw Europy. Pół minuty. Rozpoczynamy ostatnie pół minuty tego pojedynku. Zawodnik AZS-u jeszcze bardzo mocno próbuje zmienić rezultat tej walki. Do zakończenia niespełna 15 sekund, proszę Państwa. 8-4 prowadzi Raciborzanin Sebastian Jeziorzański. Uspokaja rywali, przybita piątka. Ale to są 3 sekundy. I walka się zakończyła, proszę Państwa, zwycięstwem zawodnika Unii Racibórz 8-4. Skrupulatnie notuję tutaj te wygrane i przegrane walki, proszę Państwa. 3-1 zapis walki na punkty dla drużyny Raciborza. Wynik meczu 19-14. A w walkach remis 4-4. W punktach 19-14 dla AZS AWF Warszawa, w walkach 4-4, czyli panie Andrzeju, ostatnia walka zadecyduje o wyniku meczu. Tak, nie będziemy tutaj wchodzili w skrupulatność zapisów regulaminowych, te 19 punktów do 14, 19 AZS AWF, 14 Unia Raciborz. To tak jak wcześniej wspominałem, proszę Państwa, bierze się z formy zwycięstwa lub przegranej. Najwyżej punktowana jest walka zwycięska położona przez położenie przeciwnika na łopatki, przez przewagę techniczną 12 punktów. Następnie walka wygrana na punkty przy zdobyciu punktów przez przeciwnika lub wygrana na punkty do zera. Te wszystkie niuanse zapisane są w regulaminie Krajowej Ligi Zapaśniczej PWPW. Maskotka AZS AWF Warszawa, Słonik, prowadzi zaraz zawodników do ostatniej decydującej walki tego niesamowicie ciekawego meczu. 19-14 po 8 pojedynkach prowadzi stołeczna drużyna AZS AWF Warszawa w walkach 4-4. Ale oprócz tego coś na nich jeszcze było napisane. Były dwa rodzaje napisów. Jeden z nich to relaks, a to oznacza, że osoba zrób mi z nim taką smycz, wygrała pizzę w relaksie w klubie Relaks, jednym z naszych partnerów. Na jednej ze smyczy było natomiast napisane Toyota. Poczekaj. Osoba, jak tam? Ja też. Zapraszamy tutaj na środę, ponieważ to oznacza, że osoba ta wygrała. Ale to kalafiorów nie widzę. Toyota RAV4 od jednego z naszych partnerów. Toyota, Wonen od Wiśniewski. Chyba dwóch Toyot nie było, ale tutaj mamy piątkę i mamy relaks i mamy również potwierdzam oczywiście Toyota. Jeszcze raz piątka ze Słoniem, a to znaczy,
Co wam dzieciaki? Jeden z dzieciaków. Po malutku. Co tam się was? Album rośnie, widzę. Słuchaj, no jakieś to już te na ulicach. Ja to nie będę żył. Chyba, że tam. Słuchajcie, napisane. Relaks, czyta słyszycie. Nie przekonał, zapraszam. Ja tu z tyłu siedzę do podróżu. Do wyjścia tutaj od nas przywołne piątka ze Słowem Bielańskim jest potwierdzeniem tej nagrody. Więc może ta osoba zgłosi się do nas. Idą dalej organizatorzy meczów Krajowej Ligi Zapaśniczej. W trakcie meczów są właśnie różne konkursy, loterie. Uważamy, że to fantastyczny pomysł. To, że nagroda została przekazana, natomiast nie stoją w miejscu organizatorzy tych meczów, gospodarze, ale idą o krok dalej. Interesują się wydarzeniem sponsorzy, fundują bardzo ciekawe nagrody, tak jak dzisiaj Plejada Gwiazd na matach, również w pozostałych drużynach PWPW Krajowej Ligi Zapaśniczej występuje wielu utytułowanych zawodników medalistów Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Igrzysk Olimpijskich, to wszystko podnosi rangę wydarzenia, poziom wydarzenia i gwarantuje ogromne emocje. Kacper Krawczyk zapowiada decydującą o wyniku meczu walkę dzisiejszego meczu pomiędzy AZS AWF Warszawa i Unią Raciborz. Po 8 pojedynkach wynik 19-14. Dla akademików z Bielan. Wspaniałe przerywniki, pokazy, mistrzowskie pokazy zręcznościowe. I za chwilę, proszę Państwa, będziemy oglądać ostatni pojedynek dzisiejszego meczu między AZS-em, AWF-em a Unią Raciborz. Pomiędzy Marcinem Luto a Stara Dubem Starhej, reprezentującym Unię Raciborz. Pierwszy zawodnik to złoty medalista Pucharu Polski Seniorów, Marcin Luto. Tak, są tradycje rodzinne, powiem Ci Radku. Marcin Luto jest synem mojego wieloletniego przyjaciela Sławomira Luto, który zdobywał medale na Mistrzostwach Europy w zapasach w stylu klasycznym oraz w sumo. Jak to mówią, niedaleko pada jabłko. Jego rywal to Białorusin, walczący w ramach rozgrywek linii Ligi Zapaśniczej w drużynie Raciborskiej Unii. Dziewiąty pojedynek dzisiejszego meczu, przepraszam, decydujący o końcowym wyniku. To już jest naprawdę pasjonująca, proszę Państwa, walka i rozgrywka ostatniego pojedynku dzisiejszego meczu. Przypominam, AZS AWF Warszawa, Marcin Luto oraz Unia Raciborz reprezentowana przez Stara Buda Siachei. Walka się rozpoczęła, 30 sekund za nami, wynik 0-0. Zaraz zawodnicy zapewne będą ponaglani do aktywności przez Artura Michalkiewicza, sędziego arbitra. Artur Michalkiewicz to mistrz Europy seniorów w stylu klasycznym. Niesamowity turniej w Moskwie. Tak, to było wspaniałe, ale wierzymy w to, że te zapaśnicze sukcesy będą coraz większe na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata, na Igrzyskach Olimpijskich i będziemy mogli się razem z naszymi zapaśnikami radować sukcesem sportowym. Przypominam, na trybunach bardzo uważnie obserwuję wszystkie pojedynki prezes Polskiego Związku Zapaśniczego, pan Andrzej Supron. Obecny na zawodach jest mistrz olimpijski z Atlanty z 1996 roku Ryszard Wolny oraz wielu znakomitych trenerów, zawodników, kibiców, którzy dzisiaj obserwują na żywo na bielańskich
matach pojedynek pomiędzy drużyną z Raciborza i Warszawy, który komentuje dla Państwa wspólnie z mistrzem świata, z panem Andrzejem Maliną oraz Radosław Radkę, wspaniały trener klubu Talent Białołęka. Wspaniała praca, wspaniałe zawody organizowane przez ekipę trenera Radkę na warszawskiej Białołęce. Pierwszy parter, przejście do chwytu, ręka, głowa zawodnika Unii. To już nie można dać tych punktów. Sędzia przerwał, sygnalizował duszenie. Emocjami, ale trzeba dbać o bezpieczeństwo, zagrożenie. Dopatrzył się sędzia tutaj niebezpiecznego zastosowania chwytu walczącego w barwach Unii Białorusina. Tak, już dochodzi do siebie zawodnika ZS-u Marcin Luto. Nie daje teraz obejść się i sprowadzić do parteru. Zobaczymy, czy uda mu się wybronić. Jeszcze chciał skontrować sprowadzenie do parteru i zawodnik Raciborz zdobył 2 punkty. Prowadzi 2-0. Kolejna próba, ręka, głowa. Stara się z tego zdobyć punkty. Musi ruszyć Marcin. Przegrywa walkę. Musi ruszyć teraz Marcin, jeżeli chce odwrócić losy tego pojedynku. Przegrywa 2-0. Swoje szanse może upatrywać w walce w parterze. Tak, to już jest walka rzeczywiście gladiatorów, proszę Państwa, ponieważ jest to kategoria do 130 kg. Zawodnicy mierzą tutaj minimum 1,90 m, także olbrzymi mężczyźni, silni mężczyźni. Technika, jak widzimy tutaj, nie jest najgorsza. 2 punkty zdobyte przez zawodnika Unii Raciborz. No, trzeba przyznać, że nie jest to łatwa walka, to jest ostatnia walka, która zadecyduje, proszę Państwa, o rezultacie tego wspaniałego, tego tak wyrównanego pojedynku dzisiejszego i dzisiejszej trzeciej kolejki Krajowej Ligi Zapaśniczej PWPW na macie AZS-u AWF-u Warszawa. Jeszcze 10 minut przerwy, ostatnie cenne wskazówki od trenerów w narożnikach, tutaj trenerowi Piotrowi Szczepaniukowi. Asystuje w tym momencie Mateusz Wolny, wygrał dzisiaj swój pojedynek z Iwanem Nylipiukiem, 8-4, bardzo fajna walka. Trener Andrzej Jaworski, trener Artur Kruszewski, ostatnie wskazówki przekazywane Marcinowi Luto. Mi się wydaje, że będzie upatrywał swoje szansy w walce w parterze. Tak, jeszcze tutaj trenerzy wycierają pot, proszę Państwa, z pleców swojego podopiecznego. Sędzia skrupulatnie pilnuje, by zawodnicy nie byli za bardzo mokrzy, za bardzo spoceni, co uniemożliwia wykonywanie akcji. I ostatnie 3 minuty pojedynku, proszę Państwa. Bardzo, jak widać, ambitna walka. Żaden z zawodników nie odpuszcza pola bitwy, wręcz sędzia skrupulatnie zwraca uwagę, podpowiada, mówi o pasywności, zachęca do aktywnej walki. A na trybunach doping z obu stron. Tak, sygnalizują tutaj pasywność zawodnika, no ale to tak zawsze jest. Tak, tutaj większość zgromadziła się zwolenników AZS-u AWF-u Warszawa, czyli gospodarza, proszę Państwa, bardzo duży doping, bardzo zachęcający do wykonywania akcji, do odrabiania strat przez swojego pupila Marcina Luto, ale w tej chwili został on skontrowany, proszę Państwa, przez zawodnika reprezentującego Unię Raciborz i wynik walki w tej chwili 6-0. Bardzo ciężko będzie odrobić zawodnikowi 6-punktową przewagę. Na pewno
nie opuści, będzie próbował, ale tu Białorusi walczący dla Unii Racibórz bardzo mądrze schodzi z linii, widać tutaj przewagę masy Marcina. I tak to skutkuje rzeczywiście ostrzeżeniem dla Marcina Luto. Zostaje on skierowany do walki w parterze, do obrony w parterze. Szansę na wykonanie punktów będzie miał Raciborzanin. Proszę Państwa, nie jest to dobry sygnał dla trenerów zawodnika AZS-u AWF-u. Czas biegnie, nieco ponad minuta do zakończenia pojedynku. Ostatniego, przypominam, pojedynku w dniu dzisiejszym. W ramach trzeciej kolejki, ale proszę Państwa, mamy tak tutaj kontrę. Niespodziewany zwrot akcji. Nawet w pewnym momencie myślałem, że na pozycji... Marcin Luto, proszę Państwa, wykonał... Musi robić wózki. Akcję za dwa punkty, teraz wózek i już stopniała ta przewaga do dwóch punktów, 6-4 dla Raciborzanina. Proszę Państwa, jak widać, ambicja jest niesamowita u tych dwóch wspaniałych gladiatorów. Jeszcze mały oddech i walka zostanie wznowiona. Minuta 15 do końca, 6-4 dla zawodnika z Raciborza. Umiejętnie skontrowany chwyt ręka, głowa, wykonanie wózka. I nadzieja powróciła. Tak. Bardzo są zmęczeni, słaniają się już, można powiedzieć. A tu jeszcze minuta. Wyczerpujący jest to bój, proszę Państwa, i bym powiedział bardzo odpowiedzialna walka, bo tutaj walka, która będzie rozstrzygała o losach tego meczu dzisiejszego. Ale bardzo umiejętne tutaj obejście zawodnika Unii Raciborz, sprowadzenie do parteru. Kolejne dwa punkty, kolejne dwa oczka po stronie zawodnika Unii. 8-4, 50 sekund do końca. Nieco ponad 30 sekund do końca walki, proszę Państwa, wynik 8-4 dla zawodnika Unii Raciborz. I teraz jaki będzie ostateczny rezultat? Czy tam te małe punkty, panie trenerze, zdecydują, czy w momencie takiego rozstrzygnięcia pojedynku, jak widzimy na tablicy, ale ta akcja już chyba przesądziła o wyniku tego spotkania, tej rywalizacji, tej walki, ale również i całego meczu. Meczu pomiędzy gospodarzem AZS-em AWF-em Warszawa, a zawodnikami, zapaśnikami z Unii Raciborz. Też widać kunszt zawodnika Unii, nie kalkulował, spróbował sprowadzenie w tak dużej kategorii wagowej, wykonać taki piękny rzut ze stójki. I proszę Państwa, sędzia, arbiter Artur Michalkiewicz wykonał ostatnie gwizdnięcie, zakończenie tego pojedynku. Przypomnę, pojedynku w meczu pomiędzy AZS-em AWF-em Warszawa, Unią Raciborz. I za chwilę, a właściwie już wiemy, proszę Państwa, wynik meczu, panie trenerze. 20-17 dla drużyny AZS AWF Warszawa. 20-17 wygrywa AZS AWF Warszawa mimo porażki w ostatniej walce w kategorii wagowej do 130 kg. Tak, suma summarum wszystkich walk dała zwycięstwo zapaśnikom, stołecznym zapaśnikom AZS-u AWF-u Warszawa. Dzisiaj mecz komentował Radosław Radke oraz Andrzej Malina. Bardzo dziękuję. Państwo dowiedzą się za chwilę, ci, którzy trochę na zakładał, że będzie. Trochę tego oglądali, myślę, że też mogli tej pomocy, którzy prawdopodobnie jeszcze byli MVP dzisiejszego meczu. MVP dzisiejszego spotkania. I teraz nagrody indywidualne MVP dzisiejszego spotkania. Zostaje Roman Pazurkowski, AZS-owo
Roman Pacurkowski, AZS AWF Warszawa. Bardzo cenne zwycięstwo nad Grzegorzem Wankę z Unii Racibórz. No, fantastyczny sezon Romana Pacurkowskiego. Mistrz Europy, młodzieżowy mistrz Europy, Roman Pacurkowski. Kolejne cenne zwycięstwo w lidze. W tym roku wygrał już z Dawidem Karacińskim z Wrocławia, z drużyny AZ Supra Broker z Wrocław. Tak, i dzisiaj okazał się lepszy, tak, od Grzegorza Wankę z Raciborskiej Unii. Także wielka radość zawodnika, brawa z trybun, MVP dzisiejszego spotkania, Roman Pacurkowski, AZS AWF Warszawa. Nastąpi prezentacja drużyn. Zapraszają wszystkich na matę. Taka tradycja jest tych spotkań Ligi Zapaśniczej. PWPW, Polski Ligi Zapaśniczej. Zawodnicy wychodzą po tych wszystkich emocjach. Dziękują sobie za spotkanie, za emocjonujące walki. To wszystko rozgrywa się w miłej atmosferze sportowej. Tu dołączył zawodnik Białorusi. 130 kilo, ciężki ten oddech jeszcze. Staradub Siergiej stoi, ledwo dyszy, ale dali z siebie wszystko. Naprawdę ten rzut końcowy z Marcinem Luto. W ogóle byliśmy świadkami bardzo ciekawych walk dzisiaj. Pierwsza walka zwycięska Ani Łukasiak, potem wyrównał stan rywalizacji Adrian Hajduk, następnie zwycięzca Romka Pacurkowskiego oraz Łysak Angeliny, potem Andrzej Sokalski z Unii Racibórz wygrał swoją walkę, zwycięstwo Mateusza Wolnego, Ała Czerkasowa, AZS AWF Warszawa. Następna walka dla akademików, Sebastian Jezrzyżański wygrał walkę z Gazim Gomedawem, AZS AWF Warszawa oraz Staradub Siergiej wygrał ostatnią walkę. Wspólne zdjęcie drużyn. Tak, to już jest ta chwila oddechu, ta chwila wyciągania wniosków z tego wszystkiego, co się działo. Będzie zapewne po już ostygnięciu wszystkich emocji. Natomiast w tej chwili pamiątkowe zdjęcie, rzeczywiście jest to bardzo duże przeżycie dla tych wszystkich młodych sportowców. Jest to wspaniała rywalizacja, nie zawsze jak widać się wygrywa, ale to mam nadzieję będzie bodziec tylko do większej, jeszcze bardziej solidnej, bardziej bym powiedział wytrwałej pracy nad swoimi umiejętnościami. I powoli my z Państwem się również żegnamy. Bardzo cenne zwycięstwo 20-17 zawodników AZS AWF Warszawa. Dziękujemy Państwu za pośrednictwo portalu Sportzona. Radek Radke. Andrzej Malina. Dziękujemy.